Spółka Plantware radzi sobie całkiem dobrze. Notujemy wzrosty, są to wzrosty w pobliżu 20% miesiąc do miesiąca, kwartał do kwartału w porównaniu do roku ubiegłego. Nie publikowaliśmy na ten rok żadnych szacunków przychodów, ale no powiem szczerze, na pewno liczyliśmy na więcej. Liczyliśmy na wiele wyższą dynamikę. 19 w stosunku do 18 to było prawie 100% wzrostu. Liczyliśmy na więcej niż 20%, ale musieliśmy się dostosować do nowej rzeczywistości. Musieliśmy adaptować nasze działania w związku z sytuacją pandemii i przede wszystkim w związku z tym, że produkty, które oferujemy, no niestety nie są produktami pierwszej potrzeby. Z tego musieliśmy sobie bardzo szybko zdać sprawę, przebudować nasze strategie i starać się tak naprawdę, zachowując gdzieś bazę kosztową bądź nie zwiększając jej znacznie, te przychody jednak przynajmniej nieznacznie zwiększać. Jeżeli chodzi o popularność e-commerce jako ogółu, to ona na pewno wzrosła, ale według mnie najbardziej wzrosła wśród marek ogromnych, marek notujących miliardowe przychody w systemie offline, gdzie na przykład 10% ich przychodów, czyli 300 milionów przychodów w zeszłym roku pochodziło z online'u, teraz mogło dojść do sytuacji, gdzie 600 milionów złotych pochodziło z online'u. Oni na pewno byli troszkę mniej na to gotowi i na pewno troszkę więcej procentowo te wydatki marketingowe ich kosztowały niż nas, ze względu na to, że my wywodzimy się właśnie z rynku online. W pierwszych etapach pandemii, powiedzmy druga połowa marca, pierwsze tygodnie kwietnia, widzieliśmy wzrost kosztu reklamy, co oznaczało najprawdopodobniej, że wielkie marki, modowe zwłaszcza, bo z takimi właśnie konkurujemy o klienta w sieci, realizowały bardzo wysokie budżety marketingowe. To najprawdopodobniej nie przyniosło im żądanych efektów, bo to są działania, które wymagają skalowania stopniowego i przede wszystkim długotrwałej obecności w sieci. I widać było, że te stawki właśnie w drugiej połowie kwietnia, a później już w maju wróciły do normy, pomimo że galerie handlowe się nie otworzyły jeszcze i te marki nie wróciły jeszcze do sprzedaży stacjonarnej, musieli swoje plany gdzieś tam zrewidować. Do podobnej sytuacji doszło po zamknięciu galerii końcem października. Też przez pierwsze parę dni było widać zwiększony koszt pozyskania klienta, a on bardzo szybko, po kilku dniach, powiedzmy po 10 dniach, wrócił do poziomów praktycznie z roku ubiegłego. Przede wszystkim odniosę się do pytania o ponowne otwarcie galerii. Ja uważam, że dla nas jest to świetna sytuacja, ponieważ konsumenci znowu mają możliwość wydawania pieniędzy. Jeżeli robią to offline, to będą to robić online. Jeżeli dochodzi do zamknięć branż czy całych rynków, konsumenci nabierają obaw. Przestają chodzić do sklepu, bo nie można, ale przestają również wydawać pieniądze online, ponieważ mają obawy o swoją przyszłość. Jeżeli rząd sklepy na nowo otwiera, nas to bardzo cieszy. Nas to cieszy z dwóch względów. Po pierwsze, konsumenci zaczną z powrotem wydawać pieniądze. Po drugie, te marki nie będą nam robić takiej konkurencji w online, próbując po prostu wycisnąć cokolwiek z przychodów, kiedy nie mogą sprzedawać w sklepach stacjonarnych. Wzrosty, które odnotowaliśmy w trzecim kwartale, są jak najbardziej dobrym prognostykiem tego, co będzie się działo, czy już ewentualnie się dzieje w czwartym kwartale. I tak, i spodziewamy się rekordowych przychodów w czwartym kwartale, jak i w całym roku 2020. W kwestii zysków czy marżowości wypowiem się tylko i wyłącznie za Plantware, czyli jak to wygląda u nas. Mamy dosyć wysoką bazę kosztów stałych. I te koszty zmienne są tak naprawdę zależne od ilości sprzedanych produktów i tym podobne. Ze względu na zdecydowanie rekordowe dni w ciągu roku, nie ma drugiego takiego dnia w ciągu roku jak Black Friday, nie ma drugiego dnia, który stanowiłby nawet 30% sprzedaży tego jednego dnia, czyli Czarnego Piątku. Dla nas jest to jak najbardziej przychód, który przekłada się na wzrosty zysku, przy ewentualnie troszkę mniejszej marży,
ale też koszt reklamy w tym dniu stanowi o wiele niższy odsetek w stosunku do przychodów. My w Black Friday bierzemy udział od 2016 roku, czyli teraz to była piąta edycja dla Plantware. I tak naprawdę od pierwszego przedłużaliśmy go na Black Weekend, ale to głównie ze względu na to, że w ten piątek nasze serwery rokrocznie nie wytrzymywały i nie wszyscy po prostu w piątek mieli możliwość zakupienia upatrzonych towarów od Plantware. Przedłużaliśmy go najczęściej do niedzieli. Czasami braliśmy udział w Cyber Monday, pomimo że nie oferujemy elektroniki. Ale to, co się dzieje teraz ogólnie, ten Black Friday jest odrobinkę niszczony. On się wydłuża na cały tydzień bądź cały miesiąc listopad. A przypomnę, że Black Friday to ostatni piątek listopada. I nawet teraz jesteśmy tydzień po Black Friday, a cały czas są reklamy, cały czas te oferty są dostępne. Także to święto jest troszeczkę przez marketingowców wykorzystywane i wyeksploatowane, niestety. Szczerze mówiąc, to my już myślimy o roku 2022, kiedy po pandemii zostanie jedynie wspomnienie, ale rozwój Plantware się na pewno nie zatrzymał w tym roku. Nadal się rozwijaliśmy. Rozwijamy nową markę, która miała premierę końcem kwietnia, to jest giftbay.pl. Personalizowane prezenty z personalizacją w cenie. W ofercie już przeszło 700 produktów. Oprócz tego stale poszerzamy asortyment Plantware. Poszerzamy również Plantware o marki komplementarne, takie jak Plantware Home, planowany wkrótce Plantware Kids lub planowany na przyszły rok Plantware Pets. Oprócz tego opracowaliśmy markę Just Plants, oferującą w systemie e-commerce rośliny doniczkowe, naturalne, żywe, dostarczane w modelu o wiele innym niż klasyczny. To jest coś, co chcemy sprawdzić, co chcemy przetestować. Chcemy zobaczyć, czy konsumenci będą przekonani do produktów klasycznie kupowanych w sklepach stacjonarnych, w ogromnych sklepach ogrodniczych, czy będą tego typu produkty zamawiać online. I to też nam da pewne pojęcie na temat kolejnych kategorii produktowych bądź kolejnych marek, które chcielibyśmy rozwijać. Przede wszystkim ze względu na nasze doświadczenie właśnie w e-commerce, ze względu na posiadane zasoby, czy to logistyczne, czy ludzkie, chcemy, aby Plantware jako spółka był postrzegany jako spółka bardzo e-commerce'owa. Oprócz tego, że oczywiście tworzymy piękne rzeczy z naturalnych materiałów, chcemy tę ofertę produktową poszerzać i na pewno nie kończyć na akcesoriach i biżuterii.